Szuani dobrzy ludzie i chrześcijanie są, co bronią swe kapłany i ojcowiznę swą. Otwórzcie, gdy do waszych zakołatają bram, a kiedyś dobry Jezus otworzy też i wam. A kiedyś dobry Jezus otworzy też i wam. Ponad 20 lat temu w ramach Festiwalu Kultury Polskiej mieliśmy okazję wędrować z koncertami po bretońskiej prowincji. My, czyli zespół Monogramista Jotka, a w tym ja, jako autor sarmackich piosenek. Podczas tej artystycznej podróży gościliśmy wielokrotnie na kwaterze u starszych państwa G. On, emerytowany pilot wojskowy z czasów II wojny, kolega polskich lotników, zwany przez nas Starym Szuanem. Ona, emerytowana wojskowa sanitariuszka. Piliśmy wino, gadaliśmy. Okazało się, że gospodarze wiedzą o dziejach Polski i o komunistach znacznie więcej niż dobrze wykształcony Francuz, a nawet czasami więcej niż niektórzy Polacy. Ja zaś mogłem pozować do fotografii z szuańskim karabinem w ręce, wykopanym przez naszego gospodarza w stodole. Widocznie jego gospodarstwo należało przed 200 laty do antyrewolucyjnego tubylca. Ale najbardziej zachwyciło mnie to, że pieśni Konfederacji Barskiej zachwyciły naszych gospodarzy, naszych kochanych bretońskich szuanów. Cześć ich pamięci.